jesteśmy tutaj, żeby mieszkańcy terenów Łodzi byli informowani o tym przed sprzedażą, na przykład deweloperowi danego terenu, a nie po tym, jak już sprzedaż zostanie zakończona. Nie jest dzisiaj dobrze w tej materii w Łodzi. Paspór w sprawie budowy bloków deweloperskich na terenie dawnego gimnazjum przy ulicy Harcerskiej w Łodzi. Mieszkańcy nie chcą się zgodzić na wyburzenie szkoły, która ich zdaniem na tym osiedlu jest potrzebna. Deweloper dostał zgodę na wyburzenie budynku, co nas bardzo zaskoczyło ze względu na to, że nie ma wydanej zgody na warunki zabudowy, nie ma wydanej zgody środowiskowej, a no jeżeli są prowadzone jakiekolwiek rozmowy z mieszkańcami, to wypadałoby poczekać chwilę chociaż do jakiegoś końca tych rozmów, a nie wydawać zgody na wyburzenie budynku. No, wyzwanie polega na tym, że dzisiaj chciwość deweloperów jest tak duża, że wpychają się ze swoimi inwestycjami gdzie się da, a Urząd Miasta, no po prostu głupota Urzędu Miasta polega na tym, że robi takie numery mieszkańcom poza ich plecami. Tutaj nie ma jak wprowadzić sensownej obsługi komunikacyjnej przy ulicy Harcerskiej, jak i późniejszego wyjazdu mieszkańców, którzy tam będą mieszkali. Jedyna opcja sensowna, i pan prezydent Pustelnik zobowiązał się, że to zrobi, spróbować przynajmniej, rozmowy z tym deweloperem, który to kupił, po to, żeby odkupić tą nieruchomość od niego i zrobić tam szkołę. Po analizach formalnych, szanowni państwo, niestety nie ma możliwości zamiany tego gruntu i nie ma możliwości prawnej odkupu tego gruntu przez miasto. Mariola Forysińska. W tym momencie już jestem emerytką, ale myślę też o tym, bo taki dobry budynek został zniszczony. A co będzie dalej, jak dzieci podrosną? Już nie wspominam o tym, że ciężko jest, żeby tutaj do przedszkola zapisać. Stała się rzecz bardzo przykra, że pozwolili na to w bardzo szybki sposób, za pomocą łatwej decyzji, wszystko to, co było dobrym społecznym, co służyło ludziom, doprowadzić do zniszczenia. Jestem mieszkańcem tego osiedla od bardzo wielu lat. Tą szkołę pamiętam od zawsze, która służyła wielu pokoleniom. Szkoła była w bardzo dobrym stanie. Jeszcze mogłaby posłużyć przez bardzo wiele lat. Jest to dla mnie tak bardzo niepojęte, bo były protesty. Wręcz były prośby, żeby się zastanowili, bo ten budynek jeszcze może posłużyć i na pewno będzie wykorzystywany w dobrym celu. No oczywiście, no nikt nas tutaj nie słuchał. Kto nas tutaj wysłuchał? Nikt. Moje dzieci tu chodziły do szkoły. Zresztą tu całe pokolenia chodziły tu do szkoły. I szkoła została zburzona, byłam w szoku. W sumie nawet nie trzeba było dużych inwestycji ponosić, bo ona była w bardzo dobrym stanie, wymienione okna. To przecież też kosztowało. Urząd Miasta Łodzi zapłacił za to, a później przyszła spycharka. Wszystko po 3-4 latach użytkowania, nie wszystko zostało w bardzo szybki sposób zmieszane w gruz. Prezydent Hanna Zdanowska sprzedała deweloperowi budynek szkoły razem z boiskiem, drzewami i ładem przestrzennym. Inwestor planuje szkołę wyburzyć, boisko zaorać, a drzewa wyciąć. To chodzi o to, że to sprzedano budynek szkoły, a jest to osiedle, które cierpi na deficyt budynków oświatowych. Do najbliższej szkoły to jest prawie kilometr. I ta szkoła, do której te dzieci chodzą, jest szkołą przepełnioną. Urząd Miasta zdecydował się na sprzedaż budynku szkoły, który na osiedlu od samego początku istniał, otoczony dużą działką, dużym kawałem ziemi, na którym mieścił się i plac, i dwa boiska, i ogródek, który kiedyś dzieci uprawiały. To była naprawdę piękna, znakomicie zbudowana szkoła. Tymczasem zdecydowano, że mimo, że to jest własność gminna, mimo, że to jest budynek, który miał służyć wszystkim, zostało sprzedane w prywatne ręce za bezcen. To jest w tym wszystkim najgorsze, że mamy w Łodzi kryzys demograficzny,
zamiast szczególną staranność przyłożyć do dbania o to dobro, które mamy, o tą mniejszą ilość dzieci i porządnie je wykształcić w publicznej szkole, bo podkreślam, w publicznej szkole, to my tę szkołę zamykamy i przeznaczamy na deweloperkę. Protest zaczął się na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku, w momencie, kiedy rozeszła się wiadomość o takiej właśnie decyzji Urzędu Miasta, żeby sprzedać szkołę deweloperowi. Dodatkowo bulwersująca dla mieszkańców była informacja, że deweloper wystąpił o zbudowanie na terenie szkoły po wyburzeniu jej 8 bloków. To było całkowite zaskoczenie, ale w ciągu kilku dni dosłownie 500 osób podpisało protest, który został złożony w Urzędzie Miasta Łodzi. Protest adresowany do pani prezydent Zdanowskiej. Tak się to zaczęło. Ten protest został całkowicie zignorowany, więc zaczęliśmy przygotowywać kolejny protest, kolejne pisma. To był ruch społeczny, ruch mieszkańców, wyłoniło się z niego grono aktywistów. Natomiast bardzo duże poparcie było tego protestu. W sumie podpisało go ponad 1000 osób mieszkających tutaj w najbliższej okolicy. Drugi protest właśnie około 1000 i trzeci protest przeciwko przebudowie ulicy Harcerskiej. Po drugim proteście, po kilkakrotnym monitorowaniu, udało się doprowadzić do spotkania urzędników z mieszkańcami. Przy pozostałych, przy wcześniejszych protestach dotychczas pani prezydent ani ówcześni wiceprezydenci nie mieli na tyle odwagi, żeby wyjść tam, gdzie jest problem. A to, że czasami się potem te rozmowy zmieniały w sposób dla nich nie do końca kontrolowany i oczekiwany, to się tylko zdarzało. To trzeba dać do sądu i do widzenia. I nie ma się co z nimi tutaj patyczkować albo robić tutaj barykady. Przygotowaliśmy projekt uchwały, inicjatywy uchwałodawczej obywatelskiej, a inicjatywa dotyczy tego, żeby tego, co tutaj się stało, to znaczy, żeby w momencie, kiedy jest planowana sprzedaż terenu, na ogrodzeniu terenu, który jest do sprzedaży, była informacja oplakatowana, żeby były do skrzynek wkładane informacje o tym, że jest sprzedawany teren i będziemy po prostu zbierać pod tym podpisy. Gdybyście Państwo mieszkający tutaj w okolicy dostali do skrzynek pocztowych informacje, że jest planowana sprzedaż, bo już przechodzilibyście tutaj i na ogrodzeniu byłyby plakaty. Ma pan rację, ale żeby panu nie zarzucono potem w Urzędzie Miasta nieścisłości. Było przy wejściu do szkoły mała żółta tabliczka, małe ogłoszenie było. Czy to można uznać za spełnienie ogłoszenia? Generalnie to powinna być informacja wcześniejsza. Zgodził się na to. Nie przypuszczał, że oni sprzedadzą tu podbudowę. Tylko ludzie myśleli, że może sprzedają ten dokładnie tak na jakiś dom opieki, na przychodnie, dokładnie na tak. Urząd Urbanistyki i to oni nie powinni byli wydać zgody. Pan i panią mówi... Zdanowską zbierać podpisy, żeby ją odwołać. To powinno być wcześniej skonsultowane. Czy tutaj jeszcze jakieś pytania są do tej kwestii, do tych kwestii prawnych? Tak, dwa tygodnie temu Komitet Obrony Osiedla złożył prośbę do mecenasa Narodzkiego, żeby przygotował nam pismo do SKO, czyli Społecznej Komisji Odwoławczej, która funkcjonuje przy Urzędzie Miasta Łodzi. I tam wskazaliśmy na wszystkie formalne błędy, które zostały popełnione w trybie wydania tej WZ-ki. Po prostu, skoro ich nie ma, to nie ma. Tu, jak ja to na to patrzę, to mi się robi niedobrze. Po prostu, jaka to jest gospodarka, jakie to jest myślenie. Po prostu ludzie są bezsilni są i tutaj niech sobie nie myśli prezydent czy ci urzędnicy, że my tu pozwolimy, żeby tutaj się to zadziało, co zaplanowali. Będziemy najwyżej fizycznie tego bronić kijami, pałami, kamieniami, nie wiem czy. Jestem mieszkańcem od początku lat 70. Jestem cały czas czynnym członkiem Rady Spółdzielni. Obecnie w Radzie Nadzorczej jestem. I bez przerwy po prostu z wieloma czynnikami, co się nie mogę zgodzić i nie zgadzam się i nie będę się zgadzał do końca. Niestety protestuję. Efekty są bardzo mierne, bo po prostu przeciwnicy są ludzie, którzy
albo słuchu nie posiadają, albo sobie kpią ze wszystkiego i wszystkich dookoła. Żeby z ulicy jednokierunkowej, która jest wyłożona z drylinki, jak tutaj nieraz były zdjęcia robione, wytłuczona szerokość tej jezdni jest szerokości takiej, że ledwo śmieciarka przejeżdża, to jest 3,5 metra szerokość. Tutaj musi przejechać pogotowie, musi straż przejechać. Niestety, jeżeli tutaj wjedzie ciężki sprzęt, żeby wywieźć gruz, który się znajduje na placu, co została zburzona, to ta jezdnia zostanie obrócona w jeden teren po bombardowaniu. Tak jest, nie ma możliwości wprowadzenia ruchu dwukierunkowego, o czym wielokrotnie ZDIT pisał na początku, opiniując tą budowę. Jak ten ruch dwukierunkowy ma się włączyć w ulicę Bracką? Mało tego, to porozumienie przyjmuje taki jeszcze aspekt, że zabiera chodniki, ciąg chodników tu wzdłuż ulicy Harcerskiej i puszcza ruch pieszy chodnikami na działce spółdzielczej tam przy budynku Bracka 39. Istniejącego stanu rzeczy, czyli jednokierunkowej Harcerskiej. O kwestiach merytorycznych zaraz będzie opowiadał pan. Ale ja nie chcę, żeby pan opowiadał. Mamy 16 marca 2022 roku. Mamy przed sobą konsultacje społeczne, które zarządziła prezydent panna Zdanowska. Konsultacje są po prostu absurdem, ponieważ takie konsultacje jak dzisiaj powinna pani prezydent Hanna Zdanowska ogłosić przed podjęciem decyzji o sprzedaży szkoły. A sytuacja wygląda tak, że najpierw się tam ten teren sprzedaje deweloperowi, później się wyburza szkoła bez konsultacji, bez w ogóle rozmów z mieszkańcami, a teraz organizuje pani prezydent Hanna Zdanowska konsultacje na temat takiego, a nie innego przebiegu ruchu na ulicy Harcerskiej. Jesteśmy tutaj, ponieważ dalej protestujemy, dalej nagłaśniamy tę sprawę. Pokazujemy to, jak się traktuje w Łodzi mieszkańców. W tej chwili złożyliśmy skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeżeli SK odrzuci naszą skargę, no będziemy składać ją dalej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mówione, że mieszkańcy są za jednym, jedynym wariantem. Pęki, Harcerska, Łącznik i Berda. Z punktu widzenia prawnego jest to nielegalne. Państwa generalnie pytanie odnośnie dwukierunkowy odcinek od Brackiej do tego łącznika Libelta. Chciałam zapytać, jaka jest w ogóle podstawa prawna planowania czegoś, że Harcerska z Libelta jest łączona przez działkę budowlaną bez służebności drogowej. Nie wprowadzać ruchu, dać mieszkańcom wybór albo przejeżdżania dookoła, bądź jak najkrótszą drogą do ulicy Brackiej. Jaki był powód, że Państwo podjęli taką decyzję? Jest pozycja, gdzie Państwo mogą zgłosić swoje uwagi, które również weźmiemy pod uwagę. Jest 7 kwietnia 2022 roku. Jesteśmy przed Urzędem Miasta Łodzi. Rozpoczynamy dzisiaj zbiórkę 300 podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą Łodzianie decydują. Chodzi o to, żeby w naszym mieście zmienić prawo na takie, które daje możliwość mieszkańcom wypowiedzenia się na temat sprzedaży danej nieruchomości przed jej sprzedażą. Dzisiaj zaczynamy zbiórkę 300 podpisów, no i mamy nadzieję, że Rząd Miasta Łodzi i Rada Miasta, która na co dzień bardzo dużo mówi o tym, że mieszkańcy łodzianie powinni decydować, że zgodzi się na nasz postulat. Osiedla położone w rejonie Lasu Łakicińskiego są dewastowane przez deweloperów. Ten rejon został objęty w studium specjalną ochroną, o czym napisano w studium w 2010 roku. On jest przesuwany. Teraz został przesunięty na rok 2024+. Czyli oznacza, że deweloperzy będą mieli szansę zniszczyć pozostałości tego rejonu. Pana opinii jest to intencjonalne działanie? Że tak, jest to intencjonalne działanie i jest grupa urzędników w Urzędzie Miasta, którzy sprzyjają deweloperom.